Witam wszystkich, dziś będzie mały unpacking. Dostałem paczkę od Pinoterry, jak zwykle zresztą. W paczce znajdują się dwa ptaszniki pochodzące z Ameryki Południowej. Jest to Cereo Cosmos Elegans i Nando Chromatus. Cereo Cosmos Elegans jest po piątej wylince, Nando Chromatus po trzeciej. Pierwszy z ptaszników, czyli Cereo Cosmos Elegans, jest to jeden z najmniejszych ptaszników na świecie. Dorosłe samice tego gatunku osiągają około 2 cm ciała. Ptasznik pochodzi z Wenezueli. Dożywa około 7-8 lat. Bardzo ładnie ubarwiony, co pod koniec filmiku pokażę na zdjęciu. Natomiast Nando Chromatus jest to dość spory ptasznik. Tutaj oczywiście prezentuję logo Pola Marketu, czyli firmy, w której pracuję. Wracając do ptasznika, Nando Chromatus, samice osiągają około 7-8 cm ciała, więc jest to dość duży ptasznik. Pochodzi on z Brazylii. Barwą nieco przypomina Acanthoscurię geniculatę. Tu chipak jeszcze ciepły. Jest to dość agresywny ptasznik. Mimo wszystko polecany dla początkujących hodowców. W razie czego, gdyby coś chciało mi uciec przez styrobox. Trochę moja maczeta nie chciała ciąć. W środku są dwie kliszóweczki, obie podpisane. Watchbox przygotowany dla Cereo Cosmos Elegans. Oczywiście po filmiku przyłożyłem go do kliszówki, bo ten watchbox był po prostu dla niego za duży. I ten skurczybyk niestety na początku nie chciał ze mną współpracować i nie chciał przejść do swojego nowego domku. Już zaczął spierdzielać. No jest w watchboxie. Oczywiście jeszcze musiałem sobie pooglądać tego ptasznika z bliska, bo to bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że wyrośnie z tego samiczka. Chociaż wyrośnie to chyba trochę za duże słowo. Trzeba będzie także przygotować kliszóweczkę dla Nando Chromatusa. Trochę torfu. I trzeba będzie zrapać także nalepeczkę. Z czym też miałem malutki problem. W mojej hodowli jest to 11 i 12 ptasznik. Niestety jednak w najbliższej przyszłości jeden z ptaszników, które posiadam, zostanie sprzedany. Właściwie cała transakcja już jest ustalona. Chodzi o Cyclosternum fasciatum. Samiec po siódmej wylince. No wiadomo, jest to samiec, więc trzeba będzie go puścić w świat. Liczyłem, że to będzie samiczka, jak każdy zresztą. Jest maluszek w środku. Teraz wam go pokażę. Wielkie bydle po trzecie wylince. Akurat z nim nie było żadnych problemów, żeby wszedł do swojego nowego pojemnika. Oba ptaszniki zdrowe, żywe. Już niedługo będzie pierwsze karmienie. Jestem zadowolony z
z tego zakupu, a to bałagan w moim pokoju i półeczki z ptasznikami. I tu jeszcze zdjęcie Cyrio Kosmozelegans w nowym pojemniku. Dziękuję bardzo za obejrzenie i zapraszam ponownie.